tongues in all day long. Yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale. Reminiscing the bygone time, laugh till we cry, days flying by, flying by. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for a day. Dzień dobry w nowym vlogu, kochani, mamy dzień dobry, dzisiaj... Dzień dobry, witam! Mamy dzisiaj przepiękną pogodę, wygląda jak wiosna, bella, come primavera, no? Pieno di sole, sì, mi sembra proprio la primavera. A my właśnie w tym momencie udajemy się w poszukiwaniu łóżka i kanapy. Łóżka? Letto? Tak, i kanapy, do centrum handlowego, Jula. Gdzie znajduje się Jula. Gdzie jest domoteka. Zobaczymy, co uda nam się wybrać. Słuchajcie, nasze poszukiwania mebelków do nowego mieszkania cały czas trwają. Później może opowiem wam o tym, na jakim jesteśmy etapie i jak to wszystko w tej chwili wygląda. A teraz jedziemy w poszukiwaniu łóżka i kanapy. Zobaczymy, co uda nam się znaleźć i czy w ogóle uda nam się coś znaleźć. Także rozpoczynamy działania w kierunku sypialni i w kierunku salonu. No i mamy pierwszy model. Coś takiego. A tutaj mamy duży. W idealnym kolorze do naszego salonu. Hmm? A przy okazji pokażę wam, jakie będziemy zamawiać sobie stoliki do salonu i najprawdopodobniej będzie to ten oto model, czyli właśnie takie srebro łączone ze szkłem. Najbardziej nam się z tych, które do tej pory oglądaliśmy, podobają. No i myślę, że ostatecznie wybór właśnie padnie na takie stoliki kawowe. Jeszcze nie wiemy, czy będziemy brać jeden, czy będziemy brać dwa. Drugi model, który znaleźliśmy, jeśli chodzi o kanapę, w miarę, tylko 7000. Popołudniową kawką, pomyślałam, że sobie tak na luzie tutaj do was troszeczkę pogadam i opowiem wam, co tak naprawdę u nas słychać i co się dzieje w tej chwili. Kotełek przyszedł. Kotełek? Kotełek? Pina? Słuchajcie, na pewno zauważyliście, że od nowego roku jest zdecydowanie mniej filmów na moim kanale. Jest mniej daily vlogów i też takich filmów tematycznych. Na blogu też zdecydowanie mniej się dzieje. No oczywiście to wszystko jest spowodowane priorytetem, który teraz jest, o tak dosłownie, czyli naszym nowym mieszkankiem i wykańczaniem tego nowego mieszkanka. I muszę wam powiedzieć, że pod koniec zeszłego roku zrobiłam sobie takie plany i podsumowanie właśnie tamtego roku i też plany na nowy rok i bardzo chciałam, żeby to wszystko wyglądało zupełnie inaczej, że będzie więcej filmów, więcej vlogów, więcej filmów tematycznych i tak dalej, a niestety rzeczywistość pokazała, że jest zupełnie inaczej. I mam nadzieję, że przeczekacie ze mną ten okres, że tych filmów jest mniej, tych daily vlogów jest mniej. Bo tak jak mówię, no w tej chwili najważniejsze dla nas jest wykończenie naszego mieszkania. No i może powiem wam, na jakim etapie jesteśmy, też tak
dosłownie w kilku słowach, bo wiem, że wiele z Was to interesuje i chcecie wiedzieć, jak wygląda mieszkanie, jak jest jego wykańczaniem, co robimy i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, tak naprawdę mieszkanie, które otrzymaliśmy od dewelopera, było wiadomo w stanie deweloperskim, ale zaskoczyło nas kilka rzeczy, o których się nie dowiedzieliśmy, których nie wiedzieliśmy i które musieliśmy po drodze zrobić. Na pewno dużym ułatwieniem było to, że już w trakcie budowy i powstawania naszego bloku, ja z inspektorem naszego budynku zmieniliśmy trochę plany naszego mieszkania i przez to też wyburzyliśmy kilka ścian, pozmienialiśmy instalację elektryczną, poprosiliśmy siłę w kuchni, trochę zmieniliśmy dostęp wody i tak dalej, w łazience. Takie różne najważniejsze rzeczy, które nam tak naprawdę odpadły w momencie, kiedy już odebraliśmy klucze i trzeba było zacząć z robotą. No, ale wyszło też kilka takich sytuacji, których nie przewidzieliśmy, między innymi dostawiliśmy w pewnych miejscach ścianki, które okazały się za krótkie i teraz ekipa musiała je dosztukować, poprawiać po prostu te murki w niektórych miejscach. Okazało się, że też w niektórych pomieszczeniach źle poprzesuwaliśmy kontakty, włączniki, a przez to też niektórych szafek nie da się tam ustawić, więc znów musieliśmy zmieniać. I tak naprawdę powiem Wam, że na tą chwilę, w tym momencie, mamy już praktycznie skończoną łazienkę. I tutaj mam na myśli nie tylko położenie płytek, ale tak naprawdę cały biały montaż, wszystko łącznie z przenoszeniem kaloryfera, ze zmianą kaloryfera, oświetleniem, lustrem. Jeszcze musimy dokupić pralkę do naszego mieszkania, powiesić szafki, więc jeśli chodzi o łazienkę, tak to mniej więcej wygląda. Poprawiliśmy komórkę lokatorską, trzeba było ją zatynkować, trzeba było ją pomalować. Poprawiliśmy te murki oczywiście, które trzeba było poprawić, poprzenosiliśmy tą całą instalację i tak dalej. Mamy już położoną gładź w mieszkaniu, pomalowane ściany i w tej chwili ekipa kończy parkiet, a dokładnie układanie paneli i listew. I wybraliśmy już kuchnię, a między innymi to, co w kuchni będzie się znajdowało. Mam zrobiony już cały projekt, chociaż muszę go jeszcze w tym tygodniu poprawić i będzie można zamawiać kuchnię łącznie ze sprzętami, które również wczoraj, jeszcze kilka dni temu wybraliśmy też do naszego mieszkania. No i sami widzicie, że w tym momencie możemy już kontynuować poszukiwania dalszych mebelków do naszego mieszkania. Musimy zrobić dwie szafy wnękowe, takie szafy, powiedziałabym, bardziej garderoby, więc trzeba będzie to zaprojektować. Ktoś z Was zresztą pytał się mnie pod którymś z moich filmów, czy korzystamy z usług projektanta. I wiecie co, jak odbieraliśmy klucze, to wielu naszych znajomych polecało nam właśnie takie rozwiązanie, żeby wziąć projektanta i wziąć tak naprawdę ekipę, która się tym wszystkim zajmie. Bo to jest świetne rozwiązanie, wiadomo, trzeba wydać na to więcej pieniędzy i trzeba dodatkową gotówkę mieć na takie rozwiązanie, ale jest to duża oszczędność czasu, stresu i nerwów. Ale ja jak ja i mój charakter stwierdziłam, nie, ja wszystko zrobię sama, bo tak jak ja zrobię, to tego nikt nie zrobi. No i to był największy błąd, bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, że projektowanie mieszkania, urządzanie, wykańczanie, pilnowanie ekipy, zmiany, obsunięcia, problemy z dostawą różnych sprzętów i tak dalej do łazienki na przykład, czy też problemy z płytkami. No nie będę się tutaj na ten temat rozwodzić, ale to wszystko zajęło mi bardzo dużo czasu i nadal zajmuje bardzo dużo czasu. Massimo momentami też się wścieka, że musi ze mną w niektóre miejsca jeździć, bo on nie do końca jest taki zachwycony urządzaniem mieszkania. On mi dał wolną rękę i mówi: tak, rób tak jak ty chcesz, tak jak tobie się podoba, ja ci w pełni ufam. No ale ja i tak, wiecie, no, podpytuję go o różne sprawy. Pytam się go, czy to mu się podoba, czy tamto się mu podoba, tak? Tak. No i często słyszę, że nie, to mi się nie podoba. Tamto mi się nie podoba, tak jak było dzisiaj przy wybieraniu narożnika, przy wybieraniu kanapy.
Mamy kilka opcji, ale to jeszcze nie jest to, więc dalej będziemy szukać i dalej będziemy jeździć i oglądać. Zobaczymy, co nam się uda wybrać, czy nam się uda w ogóle coś wybrać. Także widzicie, praca, jazda z wykończeniem mieszkania, codzienność, plus jeszcze prowadzenie tych moich mediów społecznościowych, nagrywanie filmów dla Was, pisanie postów na bloga, pisanie artykułów. To wszystko sprawia, że mam wrażenie ostatnio, że doba nie trwa 24 godziny, tylko trwa znacznie krócej, a mogłaby tak trwać 48 godzin. Chociaż powiem Wam z drugiej strony, że gdyby trwała 48 godzin, to pewnie też byśmy narzekali, że jest znowu za krótka. Także ja nie narzekam, ja jestem przeszczęśliwa w tej chwili, że mogę urządzać nasze mieszkanie, ale kosztem czegoś. I mam nadzieję, że Wy to zrozumiecie, że jak tylko skończy się ten taki najbardziej gorący okres, czyli myślę, że to będzie w momencie, kiedy zamkniemy etap kuchni, wtedy będę mieć więcej czasu, żeby nagrywać. Będę mogła też już zacząć Wam pokazywać, jak to mniej więcej w mieszkaniu zaczyna wyglądać. Pewnie będziemy jeździć po sklepach meblowych, wybierać, zaczną pojawiać się też home decor hall, które tak bardzo lubicie. Także poczekajcie jeszcze, kochani, troszkę i miejcie troszeczkę tej cierpliwości. A my co robimy teraz? Jedziemy na kolejne zakupy, bo trzeba zrobić zakupy do lodówki. Mamy sobotę, niedziele już nie są handlowe. Więc to tak naprawdę ten jeden dzień, kiedy możemy go w pełni wykorzystać. A później? Może pizzę? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. 100% jutro będzie ragu. No dobra, jutro będziemy robić, tak, jutro na obiad będzie ragu, no ale teraz musimy jechać na zakupy. Tak. No, także koniec tego mojego gadania. Teraz już troszeczkę wiecie, jak to wszystko tutaj u nas wygląda, co się u nas dzieje i dlaczego jest takie, powiedzmy, opóźnienie w tych filmach tutaj na YouTubie. Jedziemy na zakupy. I widzimy się za chwilę. Na zakończenie dzisiejszego dnia czas na przyjemności. Za moment zrobię sobie peeling naturalny, pięknie pachnący od marki Fridge, a później po demakijażu maseczka i wskakuję do wanny na relaks. Przy okazji powiem Wam też, że jeśli chodzi o nasze nowe mieszkanie, to mieliśmy małą wojnę, ponieważ Max upierał się przy tym, żeby jednak był prysznic, a ja postawiłam na wannę. I tak zostało, więc w nowym mieszkaniu też będą kąpielowe przyjemności. No dobrze, kochani, to tym akcentem żegnam się już z Wami. Dziękuję bardzo serdecznie, że wytrzymaliście do końca, że oglądaliście, że byliście z nami, ze mną. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!